To pojedynek pomiędzy Gestą a Wojownikiem Wapsz. No i taki możemy powiedzieć mecz na szczycie drugiej ligi grupy A. Spotykają się dwie drużyny z bogatą przeszłością w halowej lidze piłki nożnej Stalexliga. Spotykają się dwie drużyny, które coś w tej lidze już znaczyły, możemy tak to ładnie nazwać. Przypomnijmy, że są to drużyny, które bardzo długo tutaj występują w halowej lidze piłki nożnej. Drużyna Gresty od drugiego sezonu, jeżeli chodzi o Wojownik od sezonu trzeciego, Gresta w drugim sezonie na miejscu szóstym, w trzecim na miejscu ósmym, w czwartym już jako Stalexliga na miejscu dziesiątym, później dziewiąte miejsce. No i w ostatnim sezonie drużyna Hurtowni Stali Gesta na miejscu dziewiątym, a więc zawsze w okolicach tego dziesiątego miejsca kręcą się tak zawodnicy. Gresty są, no, grają naprawdę niezwykle równo. No a Wojownik rok temu wielki zawód pierwszoligowy skończył na 11. miejscu. 2 lata temu Wiktoria Lisewo, wtedy tak się nazywa ta drużyna, grała oczywiście w gali finałowej, grała w wielkim finale Stalexligi, przegrywając z Rafmiksem. W czwartym sezonie Wojownik Wiktoria, miejsce ósme, no i w trzecim sezonie również w gali finałowej. Wtedy to na miejscu trzecim zwycięstwo z Kasusem Grudziądz w finale. Tym małym finale oczywiście. Trzecia minuta tego spotkania. Ja już mam składy zespołów. Hurtownia Budowlana Gresta w najsilniejszym składzie. 3 Gierke, 7 Widnowiecki, 8 Żochowski, 10 Loser, 13 Kolmajer, 14 Menger, 16 Olszewski, 19 Wiśniewski, 20 Kulczyk, 22 Orłowski, 24 Brachucki, 26 Waśkowski, 32 Kulewski, w bramce oczywiście Dobrowolski, no i Wojownik w bramce Kawała, dalej Filarski, Szymański, Strupowski, Janowski, Więdłocha, Janus, Michalak, Pawlicki, Smolny. Mamy chwilę przerwy w grze. Zderzyło się tam dwóch zawodników. Zawodnik Gesty i zawodnik z Wapcza.
Już rozpoczęliśmy grę po tej przerwie, która była spowodowana kontuzją, tam no, zawodnicy opatrywani za linią boczną boiska. Była taka potrzeba oczywiście. To jest kolejny atak drużyny Gresty. Gresta no jest znana z tego, że każdy mecz gra na 100%. No i teraz strzela pierwszą bramkę. Drużyna Gresty, drużyna Grzegorza Fetera, strzelcem Waśkowski. Asysta Lonsera, no i Gresta prowadzi 1-0. Tutaj Lonser przejął tą piłkę, dobrze znalazł w środku Waśkowskiego, który nie zastanawiając się uderzył z pierwszej piłki. No i zdobył bramkę dla swojego zespołu. Kolejna próba. No, naciska drużyna z Wapcza. Smolny do Filarskiego. No, możemy oczywiście powiedzieć, że no, prawdopodobnie już niedługo rodziną będą i Smolny, i Filarski. No to taka oczywiście rodzinna tutaj sprawa. No i już, tak jak mówię, już niedługo stworzy się nam tutaj także jakiś fajny rodzinny team w halowej lidze piłki nożnej Staleksliga. No ale teraz ten strzał bardzo wysoko, bardzo niecelnie. Kolejna okazja, przepraszam, to Filarski dobrze szukał tam jednego ze swoich kolegów, ale nic z tego nie wyszło. Mamy rzut rożny. Już wychodzą zawodnicy Gresty, ale tylko na chwilę, już strata piłki. No i brawa, brawa dla drużyny Wojownika za wyrównanie stanu rywalizacji. A strzelcem, współkról, możemy powiedzieć, tak, współkról strzelców z poprzedniego sezonu Marcin Janus.
oto w jaki sposób zrobił to Janusz. Tymczasem wróćmy, bo tutaj widzieli Państwo, przełączyliśmy się i od razu była bramka dla drużyny Gresty. A tą drugą bramkę zdobywa Rafał Żochowski. Strupowski bez faulu, ale piłka i tak dla zawodników Wapcza opuściła plac gry. No i rozpoczyna Filarski. No i błąd wybicia. To może być okazja dla drużyny Wojownika na kolejny atak. Mamy rzut rożny. Tymczasem no niestety nie udał się mecz naszych piłkarek ręcznych. Przypomnijmy, że piłka ręczna gości też tutaj na hali widowiskowo-sportowej w Świeciu. No może nie w takim nie wymiarze, a w takim wydaniu, może tak to ładniej nazwijmy, jak nasze piękne panie. Jednak no, należy o tym wspomnieć. Brawa dla naszych zawodniczek. Będzie na pewno fajnie, będzie ciekawie. Oglądać je w kolejnych spotkaniach. No ale my wróćmy już do meczu. No jeszcze możemy oczywiście o skoczkach wspomnieć. Pierwszy Stoch, trzeci Janek Ziobro. Brawa dla naszych zawodników również na skoczni. Czekamy na wznowienie gry. Teraz, ale szybkie takie wznowienie w wykonaniu Marcina Janusa. No i teraz okazja dla Gresty. No i błąd Kawały. To był błąd Mateusza Kawały, po którym zawodnik z numerem 24 Piotr Brachucki, no ale sędziowie uznali, że był to gol samobójczy. No piłka odbiła się od nóg interweniującego Kawały. No ja bym zapisał tą bramkę na Brachuckiemu. Mamy już 3-1.
No i kolejna próba, no i kolejny gol. Kolejna bramka dla Gesty, 4-1, no i jak na razie Wojownik rozczarowuje, a bramkę zdobył Mateusz Waśkowski. No za chwilę zobaczymy jeszcze oczywiście powtórkę. Tutaj podanie do Waśkowskiego. Piłka odbiła się, no ale dobrze, przytomnie przede wszystkim zachował się Waśkowski, dobijając tą futbolówkę po tej niefortunnej interwencji Kawały. Długa piłka do przodu. No i taki kolejny strzał, z którego no niestety nic nie wyszło, no ale Gesta ciągle w natarciu. Kolejna okazja dla tej drużyny, strzelał Damian Lonser, jeszcze próbował teraz Waśkowski. 5 minut do końca pierwszej połowy. Długie wybicie do przodu. Sędzia uznał faul. Faulowany Kulczyk. A przypomnijmy, że kolejne spotkanie, które już bezpośrednio po zakończeniu, po tym spotkaniu, po tym meczu, to pojedynek Acropol Team z Oazą Smaku. No i mamy bramkę dla Gesty. Słyszą Państwo wielką radość także grupy kibiców, która się tutaj zebrała, no a Marek Filarski prosi o czas. No i wracamy oczywiście od razu po zakończeniu tej przerwy na 4 minuty przed końcem tej pierwszej części spotkania. Przypomnijmy, że zgodnie z harmonogramem o 16:20 za 10 minut miałoby się zacząć kolejne spotkanie. Zacznie się, no myślę,
około godziny 16. No 50 nawet powiedziałbym. No 45. 16:45. Wtedy zacznie się kolejne spotkanie. Spotkanie Akropolu. Mamy rzuty rożne. No i bramka dla wojownika. Wojownik będzie tutaj musiał walczyć o to, aby wrócić do tego meczu. Jakub Smolny na 5-2. No i czujmy uwagi Marka Filarskiego, który teraz głośno krzyczy tutaj ze swojej ławki, przyniosły efekt. A oto w jaki sposób padła ta bramka. No i to jest faul i to jest żółta kartka. Żółta kartka dla Smolnego. No i dobrze, brawo, brawo. Teraz Dobrowolski. Dobrowolski także doświadczony, możemy powiedzieć, zawodnik Halowej Ligi Piłki Nożnej Staleksliga. Taka akcja za akcję, szybciutko, z jednej i drugiej strony odbiór tych piłek, no i ruszenie już jak najszybciej do przodu. Niecałe 30 sekund, tyle pozostało do zakończenia tej pierwszej połowy. Jeszcze 10 sekund, no i za chwilę. Rozpoczniemy tą przerwę, no i rozpoczniemy drugą połowę spotkania. No to myślę za około 4 minuty. Jak na razie do przerwy Gresta Wojownik 5-2.
Oj, rozpoczęła się szybciutko druga połowa tego spotkania. Spotkania Gesty z Wojownikiem, jak na razie 5 do 2. Gesta jak na razie lepsza. No i zobaczymy, czy drużyna Gesty dociągnie do końca ten wynik. No i 5 do 2. Przypomnijmy, że bramki w tym spotkaniu zdobywali najpierw Waśkowski, później Janus na 1-1, Żochowski. Kolejny to był gol samobójczy Waśkowski, Kulczyk i Smolny. No i już przerwę wykorzystał również Marek Filarski, który dyryguje tą drużyną. No i teraz dobrze w bramce Kawała. No i to jest żółta kartka po tym faulu kara dla Przemka Gierkę, faulowany Smolny. Smolny już szybko opuścił plac gry. Już szybciutko. Marek Filarski, tak aby oszczędzać trochę Smolnego. Możemy powiedzieć, dał mu chwilę pograć, teraz Kawała od bramki. No i mamy bramkę dla drużyny z Wapcza. Bramka strzelona w przewadze. Powerplay goal Szymon Szymański. Przyjmuje Gesta. No i już o szybki powrót wołał
Tam od razu Marek Filarski. Jego zawodnicy wracają do obrony, no i mają szczęście, tutaj oczywiście nie skończyło się to stratą bramki. Ale ta kontra była naprawdę no, groźna i szybka. A tam już rozgrzewają się kolejni zawodnicy, którzy za chwilę pojawią się nam w trzecim i ostatnim meczu drugiej ligi rozgrywanym w dniu dzisiejszym. A więc drużyna Akropolu i drużyna oczywiście Oazy Smaku. No i później pierwsza liga, tam będzie już niezwykle ciekawie. Prosto w nogi. Teraz jest tam ta walka o tą piłkę. Michalak, słupek broni teraz Dobrowolskiego. Przejął piłkę dobrze Szymon Szymański. Okazja, ależ co w tej sytuacji zrobił Remigiusz Więdłocha, bo właśnie czego nie zrobił Remigiusz Więdłocha. Złe podanie. Nie zrozumiał się trochę ze swoim kolegą. No i mamy faul. No i ten strzał wysoko nad bramką. Próba była nieudana, ale także z drugiej strony. No, jest tu jakiś problem, tak to możemy chyba nazwać, w drużynie Gresty z wykorzystywaniem tych okazji, bo ta drużyna stwarza sobie naprawdę dużo okazji do strzelenia bramki. Jaka decyzja sędziego? Sędzia Bzdawka gwiżdża faul. I ukarany Smolny.
Jest to druga żółta kartka Smolnego. No i mamy bramkę. Mamy bramkę z tego rzutu wolnego. Powerplay, gol dla Gesty. Strzelcem Rafał Żochowski, zawodnik z numerem 8. 6-3. Dziewiąta minuta drugiej połowy. Już coraz bliżej. Coraz mniej czasu pozostało do zakończenia, no ale mamy kolejną bramkę, tym razem dla drużyny z Wapcza. Asysta Janusa. Przy tej bramce. A strzelają Pawlicki, Andrzej. Sześć do czterech, a więc ciągle to są tylko dwie bramki. I 10 minut do końca, będzie ciekawie. Jeszcze tutaj może się wiele, naprawdę wiele zdarzyć. Numer 17 to Andrzej Pawlicki. Pusta bramka. Cóż zrobił w tej sytuacji Mateusz Waśkowski? Miał pustą bramkę. No i jak Waśkowski tego nie trafił, tego nie wiemy. Proszę zobaczyć powtórkę. Tutaj Kawała zamotał się. Była pusta bramka. No i obok słupka. Mimo, że nikt go nie naciskał, nikt go nie atakował, no to Waśkowski do bramki nie trafił, no ale może za chwilę będzie miał okazję do rehabilitacji? Nie, jednak takiej okazji mieć nie będzie. No i teraz kolejny mocny strzał w słupek. Rozpocznie Kawał od bramki, a próbował Patryk Olszewski. No, ten mecz zrobił się nam ciekawszy. No i zobaczymy, jeżeli tutaj Wojownik strzeli jeszcze bramkę kontaktową. No to będzie tutaj ciekawie, no i teraz jest do tego okazja. Próbował Marcin Janus, współkrył, możemy tak powiedzieć, współkrył strzelców. No i mamy tą bramkę. Bartosz Michalak na 6-5. Dobrze wykonany stały fragment gry. No i 6-5. Ładnie tutaj Janus dostrzegł nabiegającego Michalaka. No i mają 8 minut zawodnicy z Wapcza, aby tutaj no nic nie stracić, a doprowadzić do wyrównania.
Ten mecz robi się nam tutaj coraz ciekawszy. No i to jest żółta kartka dla zawodnika Gesty. Ukarany tą karą dwóch minut Dawid Kulczyk. No i mamy bramkę wyrównującą. Tak gonili zawodnicy Wojownika, no aż w końcu strzelili powerplay gola. Bartosz Michalak, strzelcem tej bramki, zawodnik z numerem 16. No i zrobiło się tutaj nam już 6-6, a więc emocje będą do samego końca. Oto jeszcze jak padła ta bramka, mocna bomba Michalaka, no nie popisał się w tej sytuacji Dobrowolski, przy całej sympatii dla tego zawodnika, dla tego bramkarza mógł zachować się lepiej. No i okazja, gol! Proszę, Wojownik wychodzi na prowadzenie. Któż by się tego spodziewał? Szymon Szymański. No i Gesta teraz w sporych opałach. Prowadziła różnicą 4 bramek, a przegrywa już jedną bramką na 5,5 minuty przed końcem. Mają dużo okazji zawodnicy z Wapcza na niewykorzystane sytuacje się mszczą. To możemy powiedzieć w sytuacji drużyny Gresty. Gesta ma 5 przewinienia, więc każdy następny faul będzie karany tym przedłużonym rzutem karnym, a Smolny ma patent na wykonanie tych przedłużonych rzutów karnych, więc muszą uważać zawodnicy Gesty. Jeszcze 3 minuty
Mają teraz tutaj zawodnicy gesty, ponieważ to oni muszą się starać o to, aby tutaj doprowadzić do wyrównania. No i jest na fali drużyna Wojownika, która teraz będzie no, na pewno umiejętnie się bronić. Walczyć no, do samego końca o utrzymanie tego wyniku, o utrzymanie zwycięstwa. Tymczasem 5 przewinień na koncie Wojownika. No i zobaczymy, ponieważ no teraz już każdy faul będzie karany. No i dla jednej i drugiej strony może to oznaczać problem, szczególnie że Gesta strzela teraz gola. Wiśniewski na 7-7. Jeszcze za chwilę pokażemy oczywiście, jak do tego doszło. Tutaj dobre podanie, kilka wymian piłki, no i ta dobitka celna. 2 minuty. Dwie minuty i będziemy mieli już koniec tego spotkania. Tam już Joa Zasmaku i Akropol gotowy. Mamy przedłużony rzut karny. Przedłużony rzut karny dla Gesty. No i jest okazja, ale obok bramki Waśkowski. Miał doskonałą okazję Mateusz Waśkowski. No i gdyby to wykorzystał, no to ta końcówka byłaby na pewno jeszcze bardziej niezwykle ciekawa. Teraz długa piłka do przodu na Janusa, niecelna. 50 sekund do końca. No i za chwilę rozpoczniemy kolejne spotkanie. Przypominamy, Akropol kontra OA za Smaku. Godzina 16:50. Tymczasem piłka do Waśkowskiego. Gol! Mateusz Waśkowski na 40 sekund przed końcem daje prowadzenie drużynie Gesty. Asysta Orłowskiego. No i proszę to właśnie zobaczyć. No ale teraz o przerwę prosi drużyna Gesty.
Ostatnie 40 sekund. Wycofany bramkarz. No i teraz obok bramki Dobrowolskiego. Filarski już szybko wstał. Waśkowski. Piłka dla kogo? Piłka dla Gesty. No i teraz jest przechwyt piłki. Filarski. Wybita piłka na aut. Michalak, gol! 8-8. Bartosz Michalak w indywidualnej akcji. No i czy zdążymy pokazać powtórkę? Nie, bo tutaj jeszcze będzie ciekawie. Dobrowolski wybija tą piłkę. Janus. Janus! Na sekundę! Sekundę przed końcem! Na 700 przed końcem Marcin Janus strzela bramkę. No i Wojownik wygrywa to spotkanie. Coś niesamowitego, proszę Państwa. Co się stało w tej sytuacji? Koniec, koniec! Wojownik wygrywa!